Kiedyś oglądaliśmy film, z początku myślałem, że to jest bajka, ale później okazało się, że to nie jest bajka, to jest film na temat o pewnej szkole w Anglii, Somersby, i to była szkoła, o której zawsze jako nauczyciel marzyłem. W tej szkole nie było podziału na nauczycieli i uczniów. Uczniowie byli nauczycielami, nauczyciele byli uczniami, w zależności od sytuacji. W tej szkole nie było podziału na przedmiotów typu angielski, matematyka i tak dalej. Po prostu uczniowie robili to, co chcieli, a nauczyciele im tylko pomagali w robieniu tego, co oni chcą. Każdy młody człowiek, który chodził do tej szkoły, miał w sobie jakieś zainteresowania, różne zainteresowania, bo to były różne dzieci, i nic nie stało na przeszkodzie, żeby te zainteresowania realizować. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby w jednej szkole było tam kilkadziesiąt osób, kilkadziesiąt dzieci, kilku czy kilkunastu nauczycieli, i nie dochodziło do żadnego konfliktu pomiędzy ja się interesuję tym, ja się nie interesuję tym, ja bardziej wolę matematykę, mnie interesuje astronomia. Po prostu realizowano to w sposób płynny. Oczywiście wszystko zależało od stopnia świadomości i wykształcenia nauczycieli, prawda? Oni byli tymi kreatorami i oni nadawali ten ton w szkole. Później, jak się okazało, ponieważ ta szkoła istniała przez kilkadziesiąt lat, nie wiem, może nawet do dzisiaj istnieje. Istnieje, tak? Istnieje. To mimo, że ta szkoła nie edukowała formalnie, nie wydawała żadnych świadectw pisemnych, to prawie wszyscy wychowankowie tej szkoły kończyli studia wyższe czy stawali się jakimiś ważnymi osobami w życiu społecznym Anglii. Sam klimat tej szkoły był taki, że młodzi ludzie, którzy chodzili do tej szkoły, oni w ogóle nie czuli tego, że oni chodzą do szkoły. To była ta po prostu tak inna forma życia, prawda? Nie było tego podziału, a dzwonków nie było, jednej sali, gdzie przechodzi tu matematyka, tam historia, tam cokolwiek. Nie było żadnego takiego podziału. I ta szkoła istnieje wiele, wiele, wiele lat i wychowankowie tej szkoły, to wystarczy po nich spojrzeć, to są ludzie bardzo indywidualni. Ludzie, którzy nie mają zniszczonej inteligencji i osobowości, to są ludzie, którzy mimo młodego wieku wiedzą, co chcą i wiedzą, jak realizować to, co chcą. Także nie lubię tego określenia idea, ale szkoła bliska ideałowi. Oczywiście taką samą szkołę możemy zrobić naszym własnym dzieciom, bo w Polsce takiej szkoły nie ma, kiedy je realizujemy w formie edukacji domowej. Bo tylko od nas i dzieci zależy, jak ta edukacja domowa będzie wyglądała. Tak naprawdę możemy robić wszystko i jest to szkoła przede wszystkim bardzo efektywna. Dzieci podczas edukacji domowej godzinę uczą się tego, co mają się nauczyć, a potem mają dużo, dużo, dużo godzin na robienie tego, co chcą. Ja mam pytanko, jeśli można, bo Państwo... Właśnie jak to było z zawodową pracą, zarabianiem, bo wielu rodziców ma problem, że po prostu nie musi pracować, i jak to rozwiązać, jak Państwo to rozwiązaliście, jak mieliście jakie możliwości? Nie kryję tego, że było ciężko. Żona była najpierw na urlopie, jaki to jest urlop, ten pierwszy? Najpierw na wychowawczym, a potem na... Była 10 lat na macierzyńskim, 10 lat na urlopie. W związku z tym u nas w domu był podział, że żona się zajmuje sprawami ścisłymi, a ja humanistycznymi. I muszę wam powiedzieć, że mimo, że pracowałem zawodowo jako nauczyciel w szkole, później miałem jeszcze firmę nauki języka angielskiego po pracy, a wieczorami zajmowałem się edukacją humanistyczną moich córek i nie było problemu. Nie ulega wątpliwości, że to taka edukacja wymaga energii, wydatkowania, dużej ilości energii, ale ponieważ byliśmy miłośnikami zdrowego stylu życia, więc nam tej energii nie brakowało. Ale byliśmy czasami zmęczeni. Także wszystko zależy od chęci. Jeżeli chcemy, to połączymy obowiązki, a poza tym muszę wam powiedzieć, że dzieci świetnie się uczą same. Tak, jak się im pokaże drogę, nie? Gdzie korzystać, gdzie ma ten... Odnośnie naszych dzieci, to ciekawe było to, że one bardzo lubiały iść na egzamin. One się cieszyły, że mają egzamin,
No fakt, że były bardzo fajnie przygotowane, ale ja tak sobie przypominam, bo też uczyłam w szkole, że dzieci właśnie tych sprawdzianów klasowych nie lubią, boją się, stresują się, a dla nich to była fajna frajda, żeby będą mieć egzamin. To było takie fajne. A odnośnie tego jeszcze filmu, to mogę dodać, że bardzo mi się podobało to, i nawet bardzo chciałam, żeby na przykład on też chodził do takiej szkoły, bo on też mieszka w Anglii. Tak. On, czyli Desmond. Tak. Wnusio. O, on, czyli wnuk. Wnuk. No, ale tam ludzie, powiem wam, że zbierają na tą szkołę pieniądze od, nawet kiedy jeszcze nie są małżeństwem, bo to jest szkoła płatna. Ale naprawdę warto w to zainwestować, uważam, ponieważ tam dzieci nie mają nic narzuconego. Tam dziecko zaczyna się uczyć wtedy, kiedy poczuje chęć do nauki. Rodzic go tam oddaje i to dziecko nawet może przez 3, 4, 5 lat nie robić nic, bawić się. Tam oni mają bardzo fajne place zabaw, wspinają się po drzewach, no tam fantastyczne zabawy. I to dziecko może przez kilka lat się tylko bawić i nagle poczuje wielką chęć do uczenia się i ten uczeń sobie sam wybiera przedmioty, których się chce uczyć. Bo tam jest wszystko, wszelkie możliwości języków różnych dziedzin może się uczyć i on wtedy z wielką pasją uczy się. Tak, chłonie to bardzo mocno i ta szkoła chciała być zniszczona przez Urząd Oświaty. Miała bardzo często kontrolę. Tam przyjeżdżali ci inspektorowie oświaty i tylko wyszukiwali się, co by tam, prawda, można było zarzucić tej szkole, żeby ją zamknąć. Ta jedna pani inspektor, która po prostu też była taką osobą śledzącą wszystko, w ostateczności później sama stała się nauczycielem w tej szkole. To było takie bardzo fajne. Tam jej się to wszystko spodobało. Tam dzieci też było takie bardzo fajne, bo tam dzieci, jeżeli to, no wiadomo, prawda, że dzieci nie są idealne i dochodziło do różnych sytuacji, nawet do kradzieży, do kłamstw i wtedy te dzieci same rozwiązywały ten problem. Robiły taki, że tak powiem, sąd i po prostu podczas tego procesu ten winowajca sam się przyznawał, sam wyznawał, że on jest winny, że on przeprasza, że on to chce naprawić i to było takie naprawdę no, niesamowite. Sam nawet sobie karę wyznaczał za to. Jeszcze chcę powiedzieć taką rzecz, że podczas tej kontroli ta pani inspektor podeszła do takiego chłopaka, który robił sobie doświadczenia z chemii i ona się tak, ona prawie też była chemiczką i ona tak pyta się później, to ile tutaj on lat już się uczy tej chemii, skoro on na takim poziomie to doświadczenie przeprowadza. A ta pani mu odpowiada, no od paru miesięcy. Od paru miesięcy? Przecież u mnie uczniowie to właśnie to są już po maturze, to mogą takie ćwiczenia, doświadczenia robić. A ona mówi, tutaj kiedy ktoś ma tą swoją pasję, to w ciągu krótkiego czasu potrafi tyle wchłonąć wiedzy, jak uczniowie w ciągu wielu, wielu lat w szkołach. No więc to jest takie było wspaniałe i gdyby w Polsce była taka szkoła, to zrobiłabym wszystko, żeby moje dzieci właśnie do takiej szkoły szły. No, skończyłem edukację. Powiem wam jeszcze taką historię z życia, ponieważ nasza rodzina była pod kontrolą kuratorium. Kuratorium dokładnie to wiedziało. Kiedy nasze córki kończyły poziom szkoły podstawowej, to zwrócono się do nas o przeprowadzenie badań socjotechnicznych, psychosocjologicznych. Oczywiście to nie było konieczne, ale my wyraziliśmy zgodę, ponieważ wiedzieliśmy, jak te badania się skończą. Zarówno jedna i druga córka przeszły te badania, no i wynik tych badań był taki, jaki my wiedzieliśmy, że będą. Możecie się domyśleć, jakie. Prawda? A ja jestem 6 lat. Brawo. Oczywiście wyniki wykazały same dobre rzeczy, że w każdej fazie rozwoju i psychicznego i psychosocjologicznego
osiągały najwyższy możliwy poziom, prawda? I to nie dlatego, że nasze córki były jakimiś geniuszami, czy my byliśmy geniuszami. Po prostu tak działa system właściwego wychowania, czy system właściwej edukacji. Ja przez 21 lat byłem nauczycielem w szkole podstawowej i jestem całkowicie przekonany, że współczesna szkoła to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Mimo tego, że wychodzę z tego kręgu, to jednak jestem w pełni świadomy i to myślę, że nie tylko w Polsce, w każdym innym kraju, może gdzie indziej jest, Bangladesz może jest lepiej, nie wiem, może, ale w każdym tak zwanym kraju cywilizowanym jest to zbrodnia przeciwko ludzkości. Oczywiście za wyjątkiem takich szkół jak Somersby, ale to są szkoły kilka czy kilkanaście może. To są wyjątki, prawda? I musimy być świadomi tego, że kiedy oddajemy nasze dzieci w ręce nauczycieli, oni nie muszą mieć złej woli, oni mogą mieć dobrą wolę. Ale kiedy wchodzimy w system, to nawet jeśli chcemy dobrze, to i tak w większości... I ja często byłem świadkiem takiej sytuacji, że miała być konferencja nauczycieli w danej szkole i przed konferencją żeśmy dyskutowali na temat różnych kwestii, które tam będą poruszane i mówiono, o, to jest niedobre dla dzieci, to jest złe dla dzieci, to jest zły przepis, to jest złe rozwiązanie. I wiele osób się z tym zgadzało. Później, kiedy przychodziło do konferencji i było głosowanie, to jedyną osobą przeciwko byłem ja. I kiedy stawałem i mówiłem, słuchajcie, przed konferencją mówiliście tak, a teraz głosujecie tak. Tak nie może być. Także ludzie się poddają systemowi i nauczyciele się poddają systemowi, a potem dzieci poddają się systemowi, który narzuca szkoła. A szkoła jest zrobiona tylko i wyłącznie po to, żeby wychować posłusznych, ślepych, niekwestionujących, niepodporządkowujących się ludzi. Po co jest szkoła? Szkoła nie jest po to, żeby edukować wasze dzieci. Szkoła jest po to, żeby przygotować obywateli, którzy służą temu systemowi. Bo tak jest stworzony ten system. A jaki to jest system, to już jest zupełnie kwestia odrębnego wykładu. Dlatego rodzice nie są świadomi tego, czym jest szkoła i nie są świadomi tego, że mają prawo do robienia takiej szkoły, jaką chcą. Prawo pozytywne, nie tylko naturalne, bo prawo pozytywne w Polsce także pozwala na to, żeby rodzice sami kształtowali system edukacji swoich dzieci, jaki chcą. A ponieważ rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci, nie powinno się tego rzucać na nikogo innego. Do momentu, kiedy dziecko nie jest w pełni świadome, my odpowiadamy za ich życie, za ich wykształcenie i edukację. A jeżeli zrobimy to w formie edukacji domowej, wyniki są z góry do przewidzenia. Celujące. Ja tylko jeszcze dodam taką rzecz, że bardzo wielu rodziców nie jest świadomych tego, że nie ma w Polsce obowiązku chodzenia do szkoły. Bo kiedy ja mówiłam, że moje dzieci nie chodzą do szkoły, no to wszyscy uważali, a to wbrew prawu, przecież jest obowiązek chodzenia do szkoły. Nie ma obowiązku chodzenia do szkoły, jest obowiązek uczenia się, obowiązek nauczania, uczenia się. Obowiązek szkolny. No czyli obowiązek szkolny, a więc obowiązek uczenia się, ale nie obowiązek chodzenia do szkoły. Tak, ja powtórzę jeszcze raz. Artykuł 3 ustawy o oświacie w Polsce mówi, że dziecko ma możliwość realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą. I to wszystko, co mówi prawo na ten temat. Reszta to jest kwestia indywidualnych ustaleń z kuratorem czy z dyrektorem szkoły. Pani, wrócimy. Dziękujemy Państwu bardzo. Ja mam jeszcze. Mam pytanie. A słuchajcie, wasze córki całą, że tak powiem, tą drogę tak przeszły, czy zaczęły klasycznie, a potem to zmieniliście? Ale do mikrofonu, proszę. Do mikrofonu. Tak, tak, to rejestruję. Nasze córki przeszły obie całą edukację na poziomie podstawowym, czyli od 1 do 6 klasy szkoły podstawowej. Kiedy ukończyły szkołę podstawową, to ja im przedstawiłem
możliwość dalszego kształcenia. Albo dalej się edukujecie w domu, albo wybieracie szkołę i idziecie do szkoły ponadpodstawowej. Córki wybrały szkoły ponadpodstawowe i dalszą edukację już miały w formie szkoły takiej normalnej. Klasycznej, tak? Czyli 6 lat uczyły się w domu z wami, a potem tak. Daliście im wybór. Tak. Tak, one po prostu były ciekawe. One tam poszły z ciekawości, jak to jest. No bo wiedziały, że inne dzieci chodzą do szkoły, więc one też chciały po prostu poznać. Tak, dobra. A teraz jak sobie radzą, czym się zajmują? Młodsza córka, nie ma jej tu wiedzy, można powiedzieć, była w pewnym okresie życia outsiderem. Była najgorszym uczniem w szkole, w tej szkole, w której poszła, klasycznej, prawda? Miała najgorsze oceny, była zagrożona niezdaniem do następnej klasy, także uczyła się fatalnie w tej szkole, nie mogła się odnaleźć. Ale później stało się tak, że zdecydowała się, że pójdzie do najlepszego liceum na Śląsku, Mickiewicza. Tam się trudno dostać. Dostała się, skończyła z wyróżnieniem Mickiewicza. Wyjechała do Anglii, skończyła studia w Anglii. Po czym stwierdziła, że w Anglii jest beznadziejnie i w tej chwili mieszka w Polsce. Starsza córka, nie było z nią takich problemów, rozpoczęła studia w Toruniu. Bardzo szybko z nich zrezygnowała, stwierdziła, że są nudne. Pojechała w świat, później na stałe osiadła w Anglii, no teraz mieszka w Anglii, ale już myślę, żeby wrócić do Polski, bo jednak w Anglii nie jest wcale tak fajnie. A jak długo trwały problemy z tą córką outsiderką? 3 lata? Chyba cały poziom szkoły, całej szkoły gimnazjalnej, czyli około 3 lat. Okres buntu. Okres buntu i nieznalezienia się, bo miała pecha, bo chodziła do beznadziejnych gimnazjów. Nie tylko z samego faktu, że to jest szkoła publiczna, ale po prostu były to beznadziejne szkoły. Ja te szkoły znałem, ponieważ ja w tych szkołach uczyłem. Także, no. Później nabrała impulsu po takich spokojnych rozmowach i zdecydowała, że ona pójdzie do najlepszej szkoły na Śląsku. Fajne było to, że kiedy pani wychowawczyni, to było już w trzeciej klasie gimnazjum, pytała uczniów, do jakiej szkoły zamierzają iść. No i Eunika stwierdziła, że pójdzie do liceum Mickiewicza. A ta pani tak sobie zaszydziła. Liceum Mickiewicza, chyba chodzi o technikum Mickiewicza, tak? A ona mówi nie, do liceum Mickiewicza w Katowicach. A tam chodzą najlepsi, no, wybitni uczniowie. I przez to, że ta pani sobie tak zaszydziła, córka powiedziała, ja jej pokażę. I się wzięła tak do nauki, że normalnie wszyscy nauczyciele no, zdębieli, bo ona nagle, prawda, no, stała się we wszystkim najlepsza. I pod względem zachowania, co wcześniej też były problemy z zachowaniem, i to potężne, ja powiem wam, że jak poszłam na wywiadówkę pierwszy raz, to ja to, co usłyszałam o córce, ja wyszłam z tej szkoły i nagle zauważyłam, że ja nie wiem, gdzie ja jestem po wyjściu z tej szkoły. Ja w ogóle poszłam w innym kierunku, a ponieważ było ciemno już po tej wywiadówce, więc ja mówię, gdzie ja jestem? Ja byłam tak przejęta, ja mówię, oni mówią o mojej córce takie rzeczy. Z tym, że córka miała jedną fajną rzecz. Ona nigdy, przenigdy nie bagarowała. Była, no właśnie, była obowiązkowa. Tam, prawda, potrafiła się różnie zachować, ale nigdy nie miała w sobie taką obowiązkowość. I może to też pozwoliło jej potem w tym, że osiągnęła właśnie takie bardzo fajne wyniki i do tego Mickiewicza dostała się. Ale ja tylko jeszcze dodam coś, co mi się nasuwa i czego cały czas doświadczam i uważam to za cud. A wcześniej uważałam, że to jest dramat i w ogóle tragedia, poniżenie mnie i tak dalej. Właśnie to, co się nazywa, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? Czyli jakby złe słowa nauczycielki ze złego systemu podziałały na córkę tak pozytywnie, że ona się wzięła. To jest dla mnie też cud fajny. Chcę wam powiedzieć jeszcze o jednej ważnej sprawie. Im bardziej wasze dziecko jest inteligentne, im bardziej wasze dziecko jest samodzielne, odkrywcze,
im bardziej wykazuje chęć i radość, zainteresowanie życiem, im bardziej jest żywe, tym większej kastracji umysłu dostanie w szkole. Tak, bo się równa. Dlatego, że szkoła równa do pewnego poziomu i każdego, kto wyskakuje ponad ten poziom, ta szkoła zabija jego osobowość. System coraz bardziej wymyśla, znacie takie stwierdzenie ADHD. Nie ma takiej choroby. Nie ma choroby ADHD. Są tylko dzieci, które nie są w stanie znaleźć się w tym systemie. Z różnych przyczyn. Ale nie ma czegoś takiego. Wymyśla się coraz to nowe choroby psychiczne po to, ażeby udowodnić, że zdrowe, normalnie funkcjonujące dziecko jest chore i nie nadaje się do tego systemu. To jest nieprawda. Choroby się wymyśla po to, ażeby nas leczyć. To jest inna sprawa. Ale im bardziej nasze dziecko jest inteligentne, im bardziej jest odkrywcze, tym bardziej powinniśmy mu zagwarantować rozwój tej inteligencji i tej pomysłowości. Jakbyście prześledzili życiorys na przykład Linusa Paulinga czy wielu innych wybitnych ludzi, którzy później dostawali Nobla. Linus Pauling jest jedyną osobą, która dwukrotnie dostała nagrodę Nobla indywidualnie. To ten człowiek miał, to było jedno wielko pasmo problemów szkolnych. On nie mógł sobie poradzić i tak samo było z innymi wybitnymi ludźmi. Nie radzili sobie w szkole. Dopiero później, kiedy opuścili szkołę, mogli rozwinąć swoje zainteresowania i dokonywać odkryć, które były na miarę ludzkości. Jak się nazywał? Linus Pauling. Dwukrotny laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, z dziedziny chemii. Odkrywca witaminy C. Czyli jednego z najbardziej kluczowych leków współczesnej medycyny. Jak macie jeszcze jakieś uwagi? Jakieś strony internetowe, gdzie można szukać jeszcze inspiracji? Czy Państwo coś prowadzą? Czy można jeszcze sobie doczytać? No, ja osobiście nie udzielam się w żadnym internecie, więc mogę tylko powiedzieć o kontakcie indywidualnym ze mną, przez maila czy cokolwiek. Natomiast polecam, jeszcze raz powtórzę, dr Marek Budajczak, edukacja domowa, to jest człowiek, który na temat edukacji domowej wie wszystko. Prawda? Nie jestem miłośnikiem internetu. Z różnych względów. Tak, także nie udzielam się w internecie. Ale to będzie nagranie pewnie gdzieś tam. Będzie, no ale pani szuka jeszcze czegoś więcej. No. Także będzie w internecie. Odnośnie tego pana Marka Budajczyka, to jest bardzo ciekawe, bo nasze dzieci miały egzaminy, prawda? No taki był wymóg, więc miały te egzaminy po każdym semestrze, ale on, o dziwo, powiedział, że jego dzieci nie będą mieć egzaminów. Absolutnie. I nie wiem w sumie, jak te dzieci dalej, jak się potoczyły losy jego dzieci, bo on powiedział, no bo myślisz, że wtedy rozmawiali, no ale przecież żeby się dostać na uczelnię, no to potrzebne jest świadectwo, więc one nawet nie dostawały żadnych świadectw, ale uczyły się. On mówił, wystarczy, że one wyjadą sobie za granicą, tam zrobią im egzamin i wtedy sobie uczelnię wybiorą, więc on nawet właśnie tutaj w Polsce żadnych egzaminów dla swoich dzieci nie miał. Chciałbym jeszcze wam powiedzieć coś na temat mojego spotkania z profesorem Renato Corsetti. To jest specjalista od lingwistyki. Kiedyś żeśmy... Gdzie to było? W Pradze żeśmy się z nim spotkali. I on mówił, że w kwestii edukacji lingwistycznej, w kwestii nauki języków obcych, rodzice nie powinni w ogóle mówić, na przykład polscy rodzice, po polsku do swoich dzieci. Niech mówią do nich na przykład jeden rodzic po angielsku, drugi mówi po esperanto, czy po rosyjsku, czy po niemiecku, a języka polskiego nauczą się od rodziny i od innych. I faktycznie to działa, tak. I dzieci mogą być od początku na przykład dwu- czy trójjęzyczne. To też ułatwia komunikację i edukację.